Wracamy po przerwie w takim razie do tych różnic. Jak to, jakby miał pan właśnie tak powiedzieć, weźmiemy sobie te klasy chłopców, te klasy dziewczyn i gdzie są te największe różnice i skąd one się biorą? Czyli co się różni w tym uczeniu chłopców i dziewczyn i z czego to się bierze? No tak, to możemy powiedzieć, że szkoła dla chłopaków to jest szkoła w ruchu. Oni muszą się poruszać. To jest ciągła dynamika. Nie wolno się nudzić i nie wolno zahamować, bo jak zahamujemy, pojedziemy zbyt wolno, to zaczną się dziać różne rzeczy, których byśmy nie chcieli. Więc trzeba chłopakom dostarczać emocji. Trzeba lekcja powinna być takim troszkę filmem sensacyjnym. To tam się powinno coś dziać, prawda? Jakaś zagadka, coś odkrywamy, jakieś tajemnice, prawda? Poszukujemy, dochodzimy do jakichś rozwiązań, jest śledztwo. Trochę przesadzam, ale no wiadomo, że tu musi być napięcie dramatyczne, musi być ruch, musi być rywalizacja. O właśnie, rywalizacja. Chłopaki lubią rywalizację. Wiecie, panowie, że najgorsza rzecz dla chłopaków to jest 0-0 podczas meczu piłkarskiego. Tak. I grają do upadłego. Karne, dogrywki, żeby ktoś wygrał, prawda? No nie da się. No jak nie da się skończyć meczu na 0-0, bo to jest po prostu słabe. No musi ktoś wygrać. Dlatego Amerykanie nie lubią piłki nożnej europejskiej. No tak, ale u chłopaków jest tak. Rywalizacja do pewnego poziomu jest dobra. Znaczy oczywiście trzeba uważać, żeby nie przesadzić, żeby się to nie zamieniło w jakieś niebezpieczne rzeczy, bo to może być też taki wyścig szczurów albo może też być to szkodliwe nawet w sensie takim psychologicznym, bo poszukiwanie przewagi za wszelką cenę może być złe, ale chłopcy lubią rywalizację, lubią. Oni dzięki temu żyją. Ja nawet z jednej szkoły mam taki przykład, że nauczyciele wymyślili, żeby zrobić taką rywalizację w ilości przeczytanych stron książek. Bo jak wiadomo, wielki problem jest z czytelnictwem u chłopaków, bo są smartfony. W ogóle. Tak, ale są smartfony, są komputery, więc nie czytamy książek. No a w tej szkole wymyślili rywalizację i zaznaczali chłopcy, nauczyciele ufali, ile stron przeczytali i był taki wyścig. Zaznaczali po kolei ile stron i kto tam wygra, no to były jakieś nagrody. Chłopcy czytali rewelacyjnie. Wygrywali książkę. Tak, wygrywali książkę. No nie, to był prestiż też, no bo to były zawody, w których już nawet samo wygranie było nagrodą, prawda? Ale oparte na zaufaniu. Tak, tak, na zaufaniu, bo tam nikt tego nie sprawdzał i no było tak mocno oparte to na pełnym zaufaniu do chłopaków. Jak przeczytałeś, możesz zaznaczyć. Nie przeczytałeś, nie rób tego. Było wyrywkowe sprawdzanie? Nie, nie. I chłopcy trzymali się zasad, naprawdę. Widać było, że no bo jak chłopak uczciwie powiedział, że przeczytał Władcę Pierścieni, to bardzo łatwo było to zweryfikować. No, no można było zapytać, prawda? Między sobą pewnie weryfikowali. Między sobą na pewno. Tak. No w sumie tak. Nauczyciele nie weryfikowali, no bo przyjęli zasadę zaufania. Ale myślę, że chłopaki tam, chłopcy sprawdzali. Przeczytałeś na pewno? No tak. I były pytania. Ale to były książki dowolne. Dowolne. Okay. Mieli dowolność. Oczywiście no, były tam jakieś ograniczenia delikatne, żeby nie iść w jakieś straszne horrory, kryminały, bo to jednak byli chłopcy w szkole podstawowej, więc prośba była taka, żeby to były takie książki, no wiadomo, no nie 16+. Coś prawda, lekkiego, tylko na przykład Sapkowski. Tak, tak. No albo jakieś sagi norweskie, czy szwedzkie książki kryminalne, prawda, jakieś takie. Nie, to takich nie. No ale ta rywalizacja dla chłopaków to było coś cennego. I teraz tak, jeżeli rozumiemy te potrzeby chłopaków, no to możemy im dostarczać właśnie odpowiednich metod. Możemy robić im quizy, konkursy. I oni w tych quizach po prostu rewelacyjnie się czują. Ja jechałem z klasą chłopaków na taki wyjazd, na wycieczkę i nauczyciel historii, który jest też znawcą futbolu angielskiego i w ogóle znawcą futbolu, ale też XIX-wiecznego futbolu. Wszystko wie o Sheffield United i tam o pierwszych klubach, które powstawały. No zrobił chłopakom quiz. Jak zrobił im quiz pierwszy, no to ktoś wygrał. No dobrze, ale teraz trzeba się odegrać i robimy następny quiz. Ale to były takie quizy, dzięki którym chłopcy się też bardzo wielu rzeczy dowiadywali. Czyli to była taka lekcja w autobusie. No i oni po prostu nie chcieli kończyć. Dojechaliśmy do Szczawnicy i po prostu nie kończmy, bo trzeba, ktoś musi tam wygrać. No i było rewelacyjnie, naprawdę. A że nauczyciel miał świetne pytania, no i rzeczywiście to było takie, ja też się nauczyłem wiele podczas tych, nie na wszystkie pytania znałem odpowiedzi. Bo to były naprawdę trudne pytania dotyczące takich też historycznych wątków, więc czekałem, żeby mnie ich nie zapytał, bo to
W każdym razie rywalizacja, quiz, napięcie, super, super. I teraz jakbyśmy przeskoczyli do klasy dziewcząt, jak im zrobimy takie napięcie, jak zrobimy rywalizację, nie będą się za dobrze czuły. No po prostu, oczywiście są takie dziewczęta, które lubią rywalizację, ale tak generalnie to nie będzie służyło dobrej atmosferze w klasie. Po prostu popsuje się ta atmosfera, więc trzeba stosować inne metody. Takie bardziej... bardziej współpraca, bardziej komunikacja, róbmy to wspólnie i to się udaje u dziewcząt. To nie znaczy, że rezygnujemy zupełnie z rywalizacji u dziewcząt, ale stosujemy ją w małych dawkach, a u chłopaków można więcej i to ich nakręca. No to jest pierwsza rzecz. Jak popatrzymy na różnice, to są też takie śmieszne różnice, jakieś badania dotyczące optymalnej temperatury pracy dla chłopaków i dziewcząt. No i okazuje się, że chłopcy optymalnie pracują tak 19 stopni. To jest dobra temperatura. Jak jest 22, 23, to już nie pracują. Mhm. Za gorąco, po prostu... No, to są przecież patriarchalne problemy w korporacjach, że jest patriarchalna klimatyzacja ustawiona pod mężczyzn. Tak, tak. I kobietom jest zimno i one nie mogą pracować. No to w wielu filmach nawet były takie. I teraz tak, temperatura pracy dziewcząt jest 2-3 stopnie wyższa. Optymalna, prawda? No i teraz tak, w klasie mamy chłopaków i dziewczyny i trzeba to pogodzić, tak? No to kogo grzejemy, a kogo chłodzimy, prawda? No to jest oczywiście banał, można powiedzieć, że to nie jest istotne. Ale jak to nie jest istotne? Mamy ciało. Mamy. To ciało wpływa na myślenie i na uczenie się. No pewnie, że wpływa. Więc jak stworzymy złe warunki dla ciała, no to nie będą się dobrze uczyć. Więc tutaj też taka uwaga. Edukacja spersonalizowana polega na tym, żeby patrzeć na całość. Żeby sobie nie wybierać jednego elementu. Bo mamy taką tendencję. Wybierzmy sobie w szkole, to jest, wybieramy intelekt przede wszystkim. Tak? I pracujemy na poziomie intelektu. No i bardzo łatwo zapomnieć, że człowiek to nie jest tylko intelekt. Że są, no właśnie, emocje, że jest ciało, że jest wola, motywacja, można powiedzieć duch, czyli poczucie sensu, prawda? No i w szkole łatwo o tym zapomnieć, bo jest intelekt i pracujemy na tym poziomie. No i wtedy się depersonalizuje. Takie podejście fragmentaryczne, że wybieramy sobie tylko intelekt i na tym się koncentrujemy, no to jest nieludzkie, można powiedzieć. To jest właśnie depersonalizacja. A jak się patrzy całościowo, no właśnie ten przypadek ciała jest ważny. No łatwo zapomnieć ale wiemy, że jak źle siedzimy, krzywo siedzimy, tak, no to wpływa na to uczenie się. No nie wolno zapominać o cielesności. Ja miałem taki przypadek ze studentem, który miał lekcję taką swoją na praktyce i lekcja była świetnie przygotowana. Świetnie, naprawdę. Wszystko było cudownie. Ja byłem nawet zaskoczony, że można tak dobrze lekcję przygotować. I zaczęła się ta lekcja i po 15 minutach ja patrzę na klasę, a klasa się wierci, ziewają. Myślę sobie, co jest? Taka fajna lekcja. Przecież tu się dzieją takie rzeczy. Ludzie, dlaczego wy ziewacie? No ale co się okazało? No potem oczywiście, bo to już jak patrzyliśmy z perspektywy, analizowaliśmy, jakie były przyczyny. No ten biedny student był tak zestresowany, że zapomniał o tym, żeby przewietrzyć klasę. Było tlenu. Nie było tlenu, a była taka sytuacja, że tam się skończyła poprzednia lekcja, nauczyciel nie zadbał o to, żeby otworzyć okna, klasa wyszła, oni weszli do pracowni i no, nauczyciel był tak zaaferowany tym przygotowaniem lekcji, że w ogóle nie zwrócił uwagi na to, że okna są zamknięte, że tam jest po prostu można siekierę powiesić. Ciało nie wytrzymało. Lekcja była super, tak? Czyli można powiedzieć, że dla intelektu pożywka była, ale ciało zablokowało dostęp, tak. czyli lekcja się nie udała. No nie wolno o tym zapominać, prawda? Więc ta edukacja spersonalizowana polega na tym, żeby brać pod uwagę wszystkie aspekty, a nie wybierać sobie jednego i na nim pracować. To też jest bardzo ważne. No więc u dziewczynek komunikacja, emocje, rozmowy, dużo rozmawiać, pozwolić na wyrażanie tych emocji w rozmowach, rozwiązywanie problemów też, zachęcać dziewczynki do komunikacji między sobą także i to idzie w dobrym kierunku wtedy. To jest dobre. Nauczyciel, który też, no jejku, są też takie przykłady z głosem. Też wydaje się anegdota albo śmieszne i nieznaczące. Klasa mieszana. Bardzo bliska mi osoba, znana, uczy w tej klasie. To jest kobieta. I no rozrabiają, po prostu. No więc mówi do nich bardzo spokojnie ta nauczycielka, no żeby się uspokoili.
Na początku nikt nie reaguje, więc odrobinkę podnosi głos. Kilka dziewczynek siada. Potem jeszcze bardziej podnosi głos. No, większość dziewczynek siadła. Ale no, nie daje sobie rady. Prosi przechodzącego nauczyciela WF-u, który ma głos jak dzwon, żeby zareagował. Akurat nauczyciel tam wszedł i zapytał, nie może ci pomóc, bo widzę, że tutaj jakiś problem jest. Chodź, no nie jestem w stanie ich uspokoić. Jak nauczyciel huknął, wszyscy siedli. Ale dziewczynki łzy w oczach. Dlaczego? No bo przesadził, tak? Tak. No i chłopcy nie słyszą. Inaczej mamy troszeczkę zbudowaną wrażliwość, to znaczy inną mamy wrażliwość słuchową. Chłopcy mają tępy słuch, prawda? Czyli po prostu no, trzeba do nas krzyczeć, trzeba mówić głośno, trzeba mówić wyraźnie, krótkimi zdaniami. I wtedy chłopcy rozumieją. A do dziewczynek, jak powiemy takim krótkim zdaniem i bardzo głośno, no niedobrze. To one reagują, jak to, dlaczego pan na mnie krzyczy, tak? Dlaczego pan się tak zachowuje? No i to są takie niuansiki, prawda? Można powiedzieć, no ale to jest nieznaczące, bardzo znaczące, bo to buduje klimat, to buduje relacje, to buduje atmosferę w klasie i dzięki tej atmosferze, no po prostu albo rośniemy, albo się zapadamy, tak? Albo jest super i chcemy się rozwijać, chcemy się spotykać, chcemy do tej szkoły chodzić, albo nie chcemy, bo nas źle traktują, krzyczą na nas i w ogóle nie rozumieją nas ani wcale. Spodobał Ci się ten fragment? Pełen odcinek znajdziesz na naszym kanale Męskie Gadanie. Pamiętaj, żeby zasubskrybować nasz kanał, dać łapkę w górę i jeżeli Ci się podoba, napisz komentarz.